tym filmie widzowie kupiłem najlepszy miecz na box pvp.mindstar.pl i powiem wam, jest naprawdę mocny. Czy warto było wydać na niego ponad 200 tysięcy dolarów? Oglądaj do końca, żeby się przekonać. W tym filmie losuję Lucky Blocka, zostaw lajka, suba, w komentarzu napisz swój nick z gry, no i 200 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Witam widzowie bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejne przygody na box pvp.mindstar.pl. Dzisiaj jak po tytule lecimy w jak najlepszy miecz, po prostu no 50. Wydaje mi się, że z tego co widziałem na rynku takiego miecza to nie ma, a przynajmniej nie było, jak ostatnio patrzyłem, no nie ma, jest 49 za 100 tysięcy. No i na tym tak naprawdę się kończy te wszystkie najlepsze miecze. Ja przerabiam 50, nie wiem czy to jest dobra decyzja, bo miałem w planach tak, albo przerobić miecz, albo kupić torbę kangura, no ale wypada na to, że przerobię ten miecz i zobaczymy jak to z damage'em będzie chodziło. Tu się pojawia osoba, która wygrała Lucky Blocka z wczorajszego odcinka, gratulacje, zgłoś się do mnie. No i chciałbym przeprosić za moją niekulturalne zachowanie, gdzie przeklinałem na odcinku, więc przepraszam, to się już nigdy nie powtórzy, ale widziałem, że bardzo wam się podobało, więc zaczynamy po prostu od najważniejszego, szukamy kowala, mianowicie zmieniamy sobie to na diamentowy, mamy diamentowy mieczyk, lecimy sobie tutaj, przerabiamy od razu, potrzebne jest nam bardzo dużo tych, kurczę, mieczy świetnych, dokładnie 48 aż, więc no, kupujemy sobie to, dokładna kwota, jaką za to zapłacimy, to widzowie jest 196 tysięcy dolarów, no i kupujemy to od razu, nasze piękne saldo konta, które było bardzo bogate, się skończyło, jesteśmy biedni, więc lecimy, przerabiamy sobie na 49 mamy, no i przerabiamy sobie widzowie na Dartha Wadera. Ej, w ogóle nie ma, nie było takiego miecza na rapach? Pamiętam chyba, że tak się nazywał, ale mamy to widzowie. No i 50, najlepszy miecz na serwerze, 101 ostrości. No moim zdaniem, jak to nie będzie zabijać graczy, to ja kurde nie wiem co ja muszę zrobić, żeby być kurczę lepszym. Oprócz tego, żeby nie mieć dwóch lewych rąk. Więc widzowie, lecimy od razu na strefę bez elek. Zobaczymy w ogóle co tu się odwala, gdzie tu ludzie są. Czy jest tu jakaś klepa potężniejsza. No i jak to będzie damage zadawało. Tekstur paka mamy, bo mnie hejtujecie, że ja gram bez. Wjeżdżamy sobie dalej, szukamy jakichś dobrych ziomeczków. Czy tutaj ktoś gdzieś kopie? Dobra, tu jest jakiś ziomal, zobaczmy widzowie, czy tu jakiś damage będzie. Chociaż on tam kurde w tą bramę będzie mnie knokował pewnie. Chociaż nie, dostał damage, dostaje niezły damage. Ej, naprawdę widzowie, chyba że on ma tragicznego seta. Nie wiem za bardzo co to jest za set, patrząc na to po tekstur paku samym moim. Nie wiem co ja tutaj posiadam. No ale tu mamy innego ziomeczka, no i takie 4 HP na jednego hita to on potrafi wyrwać. Zobaczcie to, no tutaj, nie wiem, on musi mieć słabej te, bo on nie wyrabia na koksach, nie? On nie wyrabia na koksach, więc no tutaj kurczę prawie go udało mi się zabić. Ej, szczerze, z tego co widzę na chwilę obecną, ten miecz jest giga kurde dobry, nie? Ten miecz jest giga dobry. Fajnie to chodzi już. Fajnie to chodzi. Ziomar chce bez bani się kurde ze mną bić w momencie, kiedy ja mam kurde 3 razy lepsze itemy, nie? Ja rozumiem, gdybyśmy mieli, wiesz, jakoś porówno czy coś, a ja tak to ryzykuję naprawdę dobrymi itemami. No i ziomek kurde prawie padł, też mu totem padł i bez totemu w ogóle wrócił. Ej, mocno to chodzi, mocno to chodzi. Nie wiem, czy tutaj zostało coś poprawione z hitami, czy o co tu chodzi, ale no mam wrażenie, że dynamiczniej to jest. Chyba, że naprawdę to tutaj chodzi o miecz. Że tu miecz gra główną rolę. Nie wiem, kolejny ziomeczek, weź takiego dowal, kurczę. Nie wiem, chociaż ten, nie wiem, no ten wyrabia. Chociaż ja tu widzę, kurde, co drugi jest na tym Elytra Swaperze jakimś, kurde, porąbanym i na tym się tu kończy. No tak, oczywiście. Nie, no ale mieczyk, kurczę, bomba, naprawdę. Ej, w sumie nie żałuję, że go zrobiłem, bo obawiałem się, że wiecie, że jednak ta torba kangura byłaby fajniejsza. No i pewnie byłaby fajniejsza i takim względem, że na pewno torba kangura dłużej by trzymała wartość. No bo wiecie, taki miecz z dnia na dzień, on po prostu traci na wartości. Jeszcze jak wleci aktualizację, to łocie panie, on jest tak naprawdę do gleby. Z torbą kangura, no to wiecie, no można kurde tutaj sobie pykać. No i prawie zdropowałem ziomeczka, kurczę. No nie wierzę. Przydałoby się kogoś sfragować, przydałoby się kogoś tragować, ale z drugiej strony mam taki pomysł, że ja sobie pójdę po prostu po pokebola i może jakiegoś trapa czy coś będziemy próbować zrobić. Trafiłem. Rozkopali kundla, boże, no ja nie wiem, w sensie wy mnie wyzywacie, że wiecie, że nie umiem trapować czy coś, tylko ja nie wiem, co ja powinienem tutaj zmienić, czy ja powinienem dowalić po prostu wełny, czy coś, żeby było więcej takich bloków nie do rozkopania, no bo nie wiem, trafiasz ziomka, trafiasz go z tego kurde pokebola, no i typek podchodzi, jakiś drugi debil i go rozkopuje, nie, nawet pewnie nie zdziwiłbym się, gdyby oni nie byli z tego samego klanu, jakby to był totalnie random, po prostu sobie go rozkopał tak o, no ale nawet, jeśli byłaby tam wełna, no to co też, to też nic to nie
nie zmienia, nie, też nic to nie zmienia, czy to była wełna, czy nie. Każdy inny, no nie wiem, każdy blok można byłoby sobie rozkopać, a no gościu jadł koksy cały czas, więc sobie wyrabiał. Więc tutaj wiecie, były dużo komentarzy, ja czytam komentarze wszystkie, jeśli macie jakieś tutaj propozycje, jak ja to powinienem lepiej zrobić, no to po prostu, no piszcie śmiało, nie? No bo, nie wiem, no trafiam ziomka, blokuję go tak naprawdę, nawalam go i nie wiem, nie wiem, co tutaj mogłoby być do poprawki, oprócz, nie wiem, samego wykonania trapa czy coś. No i trafiłem kolejnego, a niestety, kurde, miał pecha, w sensie miał farta, bo, no co, nie został przyciągnięty. Chyba, że niekoniecznie, nie wiem, trapować tam przy strefie bez elek, tylko na przykład tutaj gdzieś, nie, no bo tutaj też są osoby. Może akurat nie, no kogoś słabszego by się chapnęło czy coś, no ale chociaż no po co mam trapować kogoś słabszego, no jak zabijamy, no to chcemy zabić kogoś, to jednak ma te pieniądze, ma te itemy, raczej te droższe. No i widzowie, kurczę, pojawiła się bardzo niedobra sytuacja, mianowicie o 18 jest boost ekonomii, czyli będzie tak naprawdę więcej zarabiało się pieniędzy, kurde, o 18, czyli automatycznie wszystkie eventowe przedmioty hopią do góry, podskoczą po prostu cenowo, przez co po prostu, no będzie to droższe, a miecze będą spadać, bo będzie je łatwiej zdobyć, będzie więcej kasy na serwerze, więc plan jest taki, że aktualnie jak to nagram jest 16, o 18 jest boost ekonomii, a o 20 wyjdzie ten odcinek. Ja sobie wystawiłem ten miecz od razu za 200 tysięcy i niech za tyle nie pójdzie, albo cały czas spamię, że po prostu się zamienię mieczem 50 za torbę kangura i na to tylko liczę, że tak to będzie się po prostu dało, no bo jakby wiecie, zostanę niby bez miecza, ale z drugiej strony będzie ten boost i będę mógł sobie wykopać pieniądze. Będę mógł sobie zarobić pieniądze na strefie bezpiecznej czy coś, będę sobie mógł kopać po prostu i przerobienie tego miecza znowu po buście nie będzie żadnym najmniejszym problemem, dlatego tak to właśnie tutaj będę robił, no i czekam, żeby ktoś do mnie napisał. Mam nadzieję, że nikt, widzę, że ktoś pisze, więc jedyne, wyłączam inkognito, jedyne CH1, ciekawe czy uda mi się to, po prostu, no uda mi się tego deala dopiąć. No i widzowie, dopinamy deala chyba, daję miecz 50 za torbę kangura, no i fajnie, udało się, wymieniłem się z graczem o nazwie Masny Olis i czy ona działa? No nie wiem, czy działa, działa to jako Shulker Box. Ej, szczerze, jestem lekko zestresowany. Nie wiem, czy to działa, mam nadzieję, że to nie zostałem oskamowany, kurde, bo kliknąłem sobie. No ale z drugiej strony, jak inaczej by to miało działać niż, kurde, Shulker Box? No jakieś itemy tutaj były, nie no. Jest podpisane normalnie, jest to pokazane jako torba kangura, normalnie Orange Shulker Box. Czekajcie, podlecę sobie gdzieś tutaj na plac zabaw, bo cały czas można to wydropić, tym bardziej, że ten event zaraz będzie wyłączony, no to to jeszcze podskoczy cenowo. Nie no, jest to normalny Shulker Box, czyli tak jak to powinno być, chyba mamy tą torbę kangura. Fajnie, i dodatkowo nie dość, że udało mi się to wymienić, no to no troszeczkę przepłaciłem, wiadomo, troszeczkę straciłem tych pieniędzy, no ale na tym puszcie ekonomii to sobie wszystko odrobię, więc na to totalnie nie patrzę. Jakby mamy już 9, 11, 12 przedmiot eventowy na naszym koncie, zarobiście. No tylko problem jest to, że ja nie mam miecza teraz, nie? Nawet nie wiem, jak tego przetestować. Ja pierdzielę, no jestem debilem, nie? No nie mam miecza, żeby przetestować w ogóle, czy ta torba kangura jakoś działa. O co tu chodzi? Czekajcie, no jakiś mieczyk, cokolwiek, ile kosztuje mieczyk na serwerze? 48 kosztuje 42 tysiące, no 20 tysięcy to ja nie wykopię w tym momencie jakoś szybko, a bardzo potrzebuję szybko pieniędzy. No jestem debilem, nie wiem, co zrobić, poczekajcie. Dobra, mam mały pomysł, mianowicie dostałem parę odłamków od widzów tutaj, bardzo dziękuję każdej osobie, która daje mi wymianę, daje mi cokolwiek, to jest bardzo miłe, doceniam. I trzeba mieć pieniądze, 25 moczych odłamków, widzę, że ktoś grał 20, więc najprawdopodobniej możemy to zdublować albo przegrać. Zielony ninja, proszę, muszę wygrać, muszę mieć na miecz. Ja pierdziele, kto tą animację robił? Jaki szef to robił? Dobra, essa, dobra, odbierz, super. Mamy 41. Tak się zarabia pieniądze na mindstar.pl, widzowie. Tak się zarabia pieniądze. O to właśnie chodzi. Oczywiście trzeba z tym bardzo uważać. Uważajcie, hazard nie jest fajny, no. Ale aktualnie wystawimy sobie to za 20 tysięcy, takie 32. Rynek wystaw, 20 koła. Mam nadzieję, że za to dostaniemy. No i kupimy ten mieczek w końcu. No, jakoś trzeba sobie radzić, widzowie. Jakoś trzeba sobie radzić, a końcóweczkę jeszcze sobie tutaj dociągnę po prostu na kopaniu miotku tutaj na strefie dla osób z rangą twórca. To jest już mem, że tak gadam o tym, wiem o tym. O, tutaj na przykład dostałem chyba największego donata w ogóle. Larry mi dał 30 smoczych odłamków. Nie no, widzowie, youtuberzy to mają wszystko za darmo. A no niestety dalej miecza nie mam, nie, a szkoda. I właśnie teraz pojawiła się komenda: ukośnik wakacji daje darmową rangę star na 5 dni. Więc widzowie, jeśli wejdziecie po tym odcinku na serwer, warto jest skorzystać. Kurde, wpisz sobie, może ci się spodoba. I tak nie ma co robić, pogoda piękna, wiecie jak to jest. Można pograć, No i dobra, udało się, sprzedałem, kurde, te odłamki, które tam wystawiłem.
mówiłem wcześniej, bierzemy sobie mieczyk 48 za 38 tysięcy. No i fajnie byłoby kogoś tutaj teraz na szybko sobie zabić, żebyśmy mogli przetestować naszą torbę kangura. Szczerze, nie wiem czy to będzie działało. Akurat no będę ją nosił przy sobie, ona jest pusta aktualnie, więc trzeba gdzieś biec i kogoś po prostu zabić. Nawet największego Steve'a bym chciał zabić, tylko i wyłącznie po to, żeby no zobaczyć jak to chodzi. Zabiłem ziomeczka, no i nie wiem, zabiłem go jakiś, nie, totalnie jakiś random, ale jakieś temy z niego wypadły. Ja nie wiem, dostałem buty z niego, czy jak to kurde działa w ogóle, na czym to ma polegać, czy... Nie, czekajcie, bo ja tutaj biegam sobie w ogóle bez kurczę czego, bez klaty, ale... Nie wiem, zabiłem ziomka i dostałem z niego buty, tylko buty mi z niego wypadły, chyba... Że działa to w taki sposób, że za każdego fraga jakby do tego torby kangura dostajecie tylko te najdroższe itemy typu właśnie mieczyk, set, a reszta tych itemów po prostu idzie na glebę. W sumie tak też by mogło być i w sumie to by miało największy sens, żeby w taki sposób to działało. No niby coś tam dostałem, więc teoretycznie działa to, super. No ale tą torbę przetestujemy akurat jutro, więc dzięki, że oglądaliście, subskrybujcie kanał, bierzcie udział, o Lucky Blocka, elo!